Cokolwiek się działo, o, palion zielone dwa. Nie mogę. Idealnie na powrót. Palion zielone dwa. Czekaj, zielone palion dwa. Zobaczmy na powrocie. Tylko to, że go nie wygrało gry roku, a Elden Ringa mężczyźnie gry mnie. A, a, a gdzie zobaczyć wyniki gier roku? Bo ja nie patrzyłem. Jak to się sprawdza? Game Awards 2022. Jak zobaczyć? Laureaci to są ci co wygrali? Gra roku Elden Ring, no? Ty, ale to dobrze. Przecież. Ogólnie ty mi się wydaje, że... W Elden Ringu dużo więcej grałem tak naprawdę, ale... Ogólnie świat Elden Ringa wydaje mi się fajniejszy niż God of War. I chyba ogólnie jedna z najlepszych gier z otwartym światem, w jakiej grałem ogólnie w życiu. Elden Ring. Ale właśnie nie, ma jest. Bo jakie są kategorie tutaj ogólnie? Gra Roku, to jest ogólnie najlepsza gra jest. Jakaś kategoria typu najlepsze gry z otwartym światem? Gra Roku. Ongoing game, co to znaczy? Co to jest? To są gry online? Ty Fortnite? Co to jest? Czemu League of Legends nie ma tak To Czy jest lepsza gra niż Fortnite. Obie dwie są główne. Ale lepsza jest Liga niż Fortnite przecież. Czemu? Czemu? Czemu w ogóle Fortnite jest w tej kategorii? Ty, ale gra Rockwell World Ringa. co jeszcze było? Stray! Graliście w to? To, to nie wiem co to. Horizon. W sumie, w sumie? Tylko dwie gry grają tutaj, co były nominowane. Ale Ring spoko, że wygrał. Jakby wygrało go do to równie dobrze, ale. I. Najlepsza adaptacja. Aha, że na podstawie gry. Filuś i kubuś. Ty to jest gra o Cupheadzie? Co to jest? Sonic, czemu tak. tej śmieci niebieskiej jest w ogóle w jakiś tych? Przecież ta szmatę już do 100 lat ma. Czemu to gówno nominują? Ciągle. Już powinni dawno uśmiercić tego jeża. Nie wyrobię, serio. Po co ta szmata się jeszcze pcha gdzieś? <laughs> Uncharted, co to jest? Graty, to jest film też? Ty ale Arkane, spoko w sumie. Nie oglądałem tam tych rzeczy, nawet nie wiedziałem chyba o ich istnieniu. Cyberpunk tylko wiedziałem. Młodszy ode mnie jest Sonic, no tak. Został w tego jeża <głos> Ale <głos> no irytuje mnie to. Ja, to, ja bajkę o Soniku oglądam jakbym mały, a wiesz kiedy to było? I to dalej się. I to jest Sonic 2 dopiero. O co chodzi? Przy Starek jak Świat. To jakby Pokémony co roku gdzieś tam nominowali. Przecież to też jest dymane co roku. Ciągle to samo. Porypało ich. Patrz, porównaj sobie Arkane, zarombista rzecz, bardzo świeża. Do jakiegoś śmiecia niebieskiego Sonika. Nie powinno czegoś takiego być, rozumiesz? Nie powinni. Ty, najlepsza gra O kurde. A czemu ja go Ciągle to samo Ty, Pokémony! Ty Pokémony w dupę. Pokémony! Czemu ciągle Pokémon? Czemu takie gówno? Czemu? Kogoś porypało, że God of War nie ma? A są Pokémony? Czemu? najlepsza gra fabular W sumie Elden Ring wygrał. Okej, okay, ale fabułę lepszą miało go do War niż Elden Ring. Przecież ludzie, którzy nominowali Elden Ringa, pewnie nawet nie zrozumieli fabuły w tej grze, bo jest szczątkowa i trzeba się dużo rzeczy domyślać. A o, co jest? Co jest? To nie. Co jest? Jest ja denerwował mnie, jak te nagrody. Najbardziej wyczekiwana gra. Zelda. To nie grałem. Resident Evil 4? Który raz wychodzi Resident Evil 4? Który raz? Na co wy czekacie? Final Fantasy XVI najbardziej. Nie, gracze są przypiewszeni. Serio ci mówię. Graczy można dywać jak się chce. Oni i tak się nam cieszyć. O, to jest fajna nawet gra. Ten Hogwarts. A kiedy to wychodzi? W lutym chyba. Czemu The Last of Us jest tu nominowane? To nie jest stara gra? Dziki kosmosik. Innowacja. Innowacja i dostępność. Nic się nie różniło tego do od poprzedniego. To jaka innowacja to jest? O co chodzi w tej kategorii? Nie wiem. Ty to jest coś jak najlepsza fabuła, tak na to wygląda, tak? I też Elder Ring to był. I tutaj był Elder Ring, ale w najlepszej fabule nie było go do War O co chodzi? Nie wiem, naprawdę te kategorie są robione przez ludzi, co w gry nie grają chyba. Najlepsza gra mo mobilna. Czy Diablo Immortal, czyli w sumie sloty, ale z grafiką z Diablo, jest w jakiejś kategorii wysoko? O co chodzi? To tak, jakby film, który promuje niewolnictwo, wygrał Oscara. Czemu ta gra w ogóle była nominowana do najlepszej gry na telefon? Czemu ludzie, którzy robią te gry, te kategorie. Są przypieprzeni. No tak, jest prawda. W czym jest dobre dia Diablo Immortal? W czym? Że musisz grindować 500 lat, żeby zdobyć jakiś item? Nie powinno czyjeś takiego być. Rozumiesz to? Te kategorie są robione przez śmietników, co im... To jest jak FIFA, że dostają pieniądze, więc dają te gry. Jako nominacje, rozumiesz to? Dostają siano i tylko dlatego ta gra jest tutaj nominowana. Taka jest prawda. Wiesz, jaka gra tu powinna być nominowana Najlepsza gra mobilna. Słuchaj, Grow Castle, Clash Royale. Rozumiesz? Dobre gierki. Pay to win też, ale w innym stopniu, w innym zupełnie stopniu. Inny stopień. Najlepsza gra akcji przygodowa. God of War. Ty to są wszystkie poza tym. Wszystkie te same rzeczy, co w najlepszej grze i najlepszej fabule. O co chodzi? Najlepszy multiplayer z Platon 3. Co to jest z Platon? Rzeczami jakie tu widzimy, no jest tutaj wiele rozwiązań, które możemy pamiętać z jedynki również. O co w tej grze chodzi? Przez Nintendo. Tutaj musimy pilnować stanu naszego tuszu, bo jak widać, ten może szybko ulec wyczerpaniu. I to jest lepsza gra multiplayer niż. Cześć, o co tu chodzi? Over 2, pakiet posterunku. Czyli jakiś pakiet pewnie za 50 PSC został nominowany do najlepszej gry? Jak te gry? Nie. Serio. losowo wybierali jakieś rzeczy z Neta. Losowo rzeczy. To jest spiewszony. Kto robi te gry najlepsze gry 2K22? Kto to robi? Co to za kategoria? Best audio. God of War, ok. Elden Ring. Fighting game. Multiversus, ok. O zobacz! Najlepszy aktor w grze wygrał Kratos. Fajnie? To jest plus tej gry. Gra wyścigowa, to wiesz. Esportowa gra roku. Valorant. Co ty gadasz? Ale w tych grach, czyż ty roku te gry? To co roku mogą być nominowane. Ciągle te same gry, zobacz to. Przecież te gry są sta stare jak świat. Są starsze niż gracze, którzy w to grają. To, o, to, to ma sens, ta kategoria? Grabisz. Byś... <grafy> Najlepsza gra wyścigowa. <grafy> FIFA. <grafy> Bo robisz speedrun, w dupę, jak ci ściągają siano z konta po karty. E-sportowiec roku. Faker też mógł być od urodzenia ciągle nominowany. A czemu nie wygrał? O, to jest fajna kategoria, i w sumie fajnie, że wygrał Elden Ring. Najlepsza ścieżka dźwiękowa God of War, a ty już nie było tego wyżej? Przecież to jest to samo? Najlepsza gra akcji. Czemu ta wygrała z God of War albo Elden Ringiem? Czemu ta gra wygrała z, z tymi? Czemu? Czemu? Najlepsza co, co znaczy best sim game? Kategoria, żeby Simsy mogły co roku wygrywać Co to jest? Dzięki energy Dragon. Symulatory? To czy Mario wygrał? Co się możesz wczuć w Hydraulika? O co chodzi? Kto robi te kategorie, Best VR game. To nikt nie wie o istnieniu tej gier. A z VR Iloi. Nie powiem ci tak. Yy, ogólnie to niezłe gówno. Te gry roku. Ale przynajmniej go do Warrior's Ring zgarnęły nagrody. Ale nie wiedziałem, że to jest takie ścierwo. Jak kiedyś Wiedźmina re reklamowali, że wygrał 170 nagród, a pewnie połowa to było, wiesz, najbardziej siłe włosy głównej postaci w grze. <grych> o kurde, aż mi streama wypije przyło. HUSARIA! Mamy znowu szansę na EUROPĘ!